powiedz mi, co KSW robi na takiej imprezie? No, współpracujemy akurat z organizatorami, jest to też jedna sprawa, druga to jest to, że wiesz, no, sporty siłowe, fitness, wszystkie jakby tego typu, wiesz, podobne, pokrewne dyscypliny, no gdzieś tam mają jakąś wspólną, wiesz, genezę i też fajnie, jak widać po naszych na przykład mistrzach, którzy się tutaj pojawiają, no są gwiazdami rozpoznawalnymi po prostu szerszej publiczności, więc to jest to target, który chcemy gdzieś, wiesz, zainteresować też samym MMA i KSW. Myślę, że przez to właśnie, patrząc, ile zdjęć ludzie sobie robią z tymi naszymi zawodnikami, no widać, że niewiele już trzeba im tłumaczyć. A może zdradzisz jakieś szczegóły następnej gali? To nie, no dużo już u nas na stronie, o naszej oficjalnej już jest podane. Główne danie, wiesz, główna walka to będzie Karola Bedorfa na razie z panem Shadow, czyli jeszcze znak zapytania, bo to jest jeszcze, no mieliśmy, powiem szczerze, zawodnika, tylko no nie dogadaliśmy się co do jednej kwestii, zawodnik chciał wziąć inną walkę jeszcze miesiąc przed tą galą, przed walką z Karolem, więc to było no niedopuszczalne w naszym przekonaniu, więc dlatego jesteśmy w trakcie ustalania kolejnego przeciwnika. Będzie Kornik Sowiński, będzie Borys Mańkowski, Jewtuszko, Chlewicki, no i oczywiście dla szerszej publiki Mariusz Popek, czyli to, co właśnie też ma pobudzić tą niezdecydowaną, uśpioną rzeszę ludzi, którzy jeszcze nie wiedzą, że bardzo chcą być fanami KSW. Chciałem wiedzieć, jak się widzicie za no 3 lata na przykład, w jakim kierunku byście chcieli zmierzać? Czy jednak więcej show, takiego stricte, czyli strony marketingową nie odpuszczamy, czy jednak jeszcze więcej sportu? Czy kompromis? Słuchaj, no od początku, odkąd zaczęliśmy stawiać, wiesz, swoje pierwsze kroki, no może nie od takiego początku, ale zaraz po pierwszych paru galach, uznaliśmy, że jesteśmy widowiskiem sportowo-rozrywkowym i głównym daniem to jest sport, ale musi to być dobrze ubrane, tak żeby ludzie, którzy siedzą po 6-5 godzin na hali, mieli dobrą rozrywkę przez całą te kilka godzin, a nie tak jak się to dzieje bardzo często na boksie, wszyscy mają w nosie, co się dzieje przez tam, nie wiem, 4 godziny, wychodzą na jedną walkę, wtedy się hala zapełnia, wszystkie stoliki i krzesełka. My staramy się dobudować to napięcie od początku do końca, stąd też jakby fight card każdej gali jest, no wydaje mi się, od pierwszej gali ciekawy, tak? To nie jest tak, że to są jakieś nazwiska, które nie budzą emocji. Jakby te dwa kierunki muszą iść równolegle w naszym odczuciu. Dzięki temu pewnie też odpowiadając na pytanie, dlaczego nasi zawodnicy są tacy popularni, a nie wiem, mistrzowie kulturystyki mniej, no bo po prostu więcej wkładamy z własnych pomysłów, promocji zawodników, całej organizacji. No i wiesz, że to się ma po prostu kręcić. Zawodnicy oczekują większej kasy, fani oczekują coraz lepszych pojedynków, na to wszystko kosztuje, więc jakby te dwa nurty muszą iść razem. I to nie jest tak, że my, wiesz, jakby zapominamy o tym sporcie, bo takie są głosy Popek z Pudzianem, to pamiętajmy, to nie jest kucharz z kelnerem, tylko to jest jeden, który był strongmanem przez lata, niedoścignionym, wzorem dla wielu w ogóle zawodników, siłaczem. Popek ma 4 walki za sobą, Mariusz niedawno był pretendentem, więc to w ogóle jest inna kategoria. Przepraszam, no prawda jest taka, że gdyby nie Mariusz, to też jakby, nie, no mówmy uczciwie, nie wiadomo, na którym, gdzie by teraz było KSW, jednak Mariusz dodał tych więcej fanów, prawda? No jasne, no właśnie wszystkie tego typu zabiegi mają powiększyć nam tą bazę fanów i zwiększyć świadomość ludzi, czym jest sama dyscyplina i zainteresować takim eventem, jakim jest KSW. Więc. A wracając do mojego pytania, gdzie się widzicie jednak za te 3 lata? Czy macie już jakieś pomysły tak daleko wybiegające? To nie, bardziej te kolejne, myślę, 3-5 lat to są lata, które chcemy zainwestować, ogólnie mówiąc, wszystkie kraje poza Polską. W Polsce już, wiesz, dobrze sobie radzimy, wypełniamy największe hale, mamy zawodników bardzo popularnych, są zapraszani do najlepszych talk show, programów i wiesz, robią jakby też pozasportowe kariery, więc jakby to, czego nam brakuje, żeby zdobyć taką świadomość po prostu bardziej poza granicami Polski, czyli, wiesz, większa ilość gal, lepsza promocja w tamtych miejscach. Mówimy, wiadomo, no przede wszystkim w takich krajach, które pewnie wszyscy mamy na myśli, czyli powrót do, wiesz, do Anglii, Stany Zjednoczone, Szwecja jest kapitalnym rynkiem, jeżeli chodzi o MMA, te Niemcy nawet, więc jakby jest kilka, Brazylia może, wiesz, gdzieś tam w dalekiej przyszłości, więc to są rynki, które chcemy rozwijać, bo to wszystko tworzy nam większą po prostu, wiesz, masę krytyczną.
Wiesz co, zauważyłem jeszcze, że jak jest ważenie, tak, jak zawodnicy po ważeniu stają naprzeciwko siebie, to często dochodzi do rękoczynów, a ty jesteś tą jedną z tych osób, która ich rozdziela. Z kim było cię najtrudniej? Kogo rozdzielać? Na szczęście jeszcze nie było. Ci, co rzucili się do siebie, to nawet, wiesz, potrafiłem ich tam, wiesz, jakimś wynieść nawet poza zapaśniczym chwytem, więc daję na razie radę, no. Ale oczywiście jak heavyweight tacy stają, goście, którzy, wiesz, zasłaniają mnie w kadrze, no to wtedy myślę, że może być ciężko. Na szczęście, nawet jakbym ważył 77 kilo, to mam coś takiego, że jednak de facto my z Maćkiem na końcu im płacimy, więc wiesz, jakby ta magia pieniądza jednak ich rozdzieli. Panowie, no, a i wtedy wiesz. Czy jesteście odpowiednimi osobami do tej roli? Wiesz co, zauważyłem, że mamy często też wspólnych partnerów. Wasi zawodnicy znają się z nami. Tomek nawet był na naszym treningu. Więc kiedy my się gdzieś tam przewiniemy w tym KSW? Słuchaj, no, w ogóle chyba wyjście tylko nie wiem właśnie, czy to wy byliście? Możemy rundy pokazywać. Dokładnie. Nie. Jesteś za brzydki. Sorry, z całym szacunkiem. To tak zrobić, jak kobiety będą walczyć, to wtedy będą, wiesz, wy będziecie na catwalku z rundami. Nie, ale bo na spółę z koleżanką unieść. A, no chyba, że tak. Nie, no ja wiem już dlaczego i rozumiem. Zrobicie to tylko i wyłącznie w celach promocyjnych. Ja z Anią idę. Okej. Okay. Marzenia. Czy wydaje się, to są takie... Czasami potrafią być zazębiające się dyscypliny, zresztą wiesz, no Jakub Szostak tak samo, wiesz, jest człowiekiem, który obecnie, wiesz, można go określić jako zawodnika MMA, natomiast no z innej dyscypliny się wywodzi, więc wiesz, no to co na pewno wy macie, no to jest, wiesz, ta tężyzna fizyczna i wiesz, zamiłowanie do takiego, wiesz, konkretnego wysiłku. Więc wiesz, na pewno jest to dobra podstawa do tego, żeby rozwijać. Oczywiście wiek musi być odpowiedni, żeby coś tam zdziałać dodatkowo, ale no wiesz, no łatwiej wam by było przeskoczyć do jakiejkolwiek sportu walki niż, no nie wiem. A właśnie, jaki jest wiek, kiedy jeszcze można, kiedy nie jesteś za starym, ale jednocześnie nie jesteś za młodym, kiedy jednak nie jest to wszystko stracone, żeby zacząć swoją przygodę? No, do czego zmierzam? No może po karierze futbolowej, która się kończy w wieku, no raczej 30 paru lat już, tak? Znaczy już mówię, no profesjonalne jeszcze szybciej pewnie. To gdzie się jeszcze można udać, no? Tak, no MMA, tam wiesz, no, zawodnicy są tacy, że tam, no poza chyba walkę taką zrobił Bellator, już tam chyba był Ken Shamrock z Gracie, no to ja nie wiem, to już byli chyba panowie koło 50. No u nas chyba najstarszy to był chyba Paweł Nastula. Nie wiem, chyba walczył mając 42 lata i to jest, mi się wydaje, już taka górna granica. No ale wiesz, no Paweł też to jest w ogóle inna opcja, nie? On całe życie po prostu ciężkie treningi na macie, więc ilość potu, które wyrzucił, też trzeba wziąć pod uwagę kto co robił w przeszłości, więc ma kiedy zacząć, im szybciej tym lepiej, no więc wiesz, to nie ma tutaj granicy tej dolnej. Czy Janikowski próbował swoich sił w drużynie, która się przetworzyła w Wrocław Panthers jako kicker, no pamiętacie ten moment. No jestem teraz bardzo zainteresowany, czy faktycznie dojdzie do jego udziału jakby w walkach MMA. No, z tego co jakby oglądam jakiś ostatni wywiad, to był no, żywnie tym zainteresowany. Ten tak, ale wiesz, no, ja osobiście uważam, że jeszcze Damian ma trochę do zrobienia w zapasach. Nie chcę przez to powiedzieć, że jest niegotowy na MMA, bo z tego co wiem, to on już tam chyba rok czy ile zasuwa i stójkę robi i parter, więc jakby na pewno gdzieś tam ma w zanadrzu i na końcu głowy jakieś starty. Też nie ukrywam, że gadamy. Natomiast nie wiem, czy to jest jeszcze ten moment, żeby on się, no, taką transformację dokonał, no bo wiadomo, że to nie będzie tak, że wskoczy sobie na jedną walkę na MMA, a później będzie znowu zapaśnikiem, tylko on musi już po prostu konkretnie zdecydować, w którą stronę idzie. No i to, no i wiesz, jakby z naszej strony nie ma żadnego jakby ciśnienia, nie dlatego, że go nie chcemy, tylko dlatego, że ja uważam, że jeszcze mówię, no trochę chłopak może zrobić, dwa, niech on sam poukłada sobie swoje podwórko, jak będzie już z zapasami, już tak mentalnie gotowy, dobra, koniec, to idziemy, więc wiesz, kasę wie, zaakceptował kasę, jeżeli chodzi o jakieś tam kontraktowe rozmowy. Jesteśmy po takim dalszym słowie, ale czekam na jego jakiś tam ruch. Ale myślę, że przestrzeń, gdzie później go kiedyś zobaczymy. Tylko kiedy, wiesz, mamy parę jeszcze jakichś hitowych starć, więc nie chcemy tego przepalać. Czy planujecie też jeszcze jakieś inne ciekawe rzeczy robić poza KSW? Czy to jest tylko taki projekt, którym się chcecie zająć i ciągnąć go do końca? 98% wiesz, naszych wysiłków koncentrujemy na promocji MMA.
Mamy kilka projektów, które być może w 2017 ujrzą światło dzienne, ale o nich no, nie do końca chciałbym mówić. A ja właśnie chciałbym usłyszeć, stąd było pytanie. No nie mogę, bo jeszcze wiesz, gdzieś tam trwają jakieś rozmowy, dwa, że pamiętajmy, że super konkurencja nie śpi, więc zaraz się okaże, że ja będę kogoś plagiatował, więc jakby wolałbym jakby nie zdradzać jakichś tam pomysłów, ale są dwa fajne projekty telewizyjne, zbudżetowane, rozpisane scenariuszowo, więc jakby to jest. Próbujemy znaleźć telewizję, która będzie zainteresowana, znaczy mówię próbujemy, no bo gadamy z trzema. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo za rozmowę.